Siemanko, Damian z tej strony, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jak zwykle będę się uganiał za szczupakami, mam nadzieję tymi większymi. Zacznę od Salmo Slidera 10 cm, który kilka dni temu dał mi ładnego szczupaka. Nie miałem ze sobą kamery, ale zrobiłem zdjęcie, także powinniście je gdzieś tam widzieć. No i tyle, jeśli nie przyniesie to żadnego rezultatu, to będę zmieniał na może inne kolory, może coś większego, co głębiej schodzi. Ale na razie tego slidera będę używał powierzchniowego, jest w miarę czysta woda, więc powinien być dobrze widoczny. Także życzę Wam miłego oglądania i jedziemy z rybami. Okej, okay. Zaczynam. Tak jak mówiłem, zacznę od sliderka Floating Salmo, 10 cm, taki ładny kolor. Parę dni temu, dosłownie przy pierwszym rzucie, od razu szczupak zareagował, więc mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Okej, słuchajcie, czas zmienić na coś innego. Wstawię sobie kamerkę, tak. Zmienić na coś innego i tak myślałem, że może spróbuję sobie tym razem, zostając jeszcze przy dżerkach, spróbuję sobie fatso, któryś z nich jest tonąca. Powiedziałbym, że to ta, ale nie jestem pewny. Zaraz to sprawdzę. Nie zapinam jeszcze. Sprawdzę tylko, czy tonie, czy zostaje na powierzchni. Zostaje na powierzchni, czyli druga powinna być tonąca. Chyba, że mam obie. Dobra, ta jest tonąca. Morwy, chodź. Więc zakładam tą i lecimy dalej. Siedzi. Jest pierwsza ryba. Dałem się trochę wyszaleć. No tak.
dobre 80 może? Tak coś myślę. Delikatnie zapała. Nie chcesz tam iść. No dobra. Chodź do mnie. Uff. Wariat. Wariat. Pięknie. O, no. Ładna rybka. Tak, ja sobie ją zmierzę, bo wydaje mi się, że jest, ja wiem, koło 80 może i wypuszczam oczywiście. Jeszcze się muszę teraz odhaczyć, dziadu. No, to pewnie było trudne. Gorzej będzie wyciągnąć tą przynętę z podbieraka. Dobra, mierzymy od pieska do ogonka. 83. Ładnie. No już się uspokoję. Lekko poszarpana, parę łusek brakuje, ale tak poza tym ładna, grubiutka, dobrej kondycji ryba. Wypuszczamy. Spokojnie, odczytałem. Słuchajcie, 10 minut zajęło mi wyzwanie próba wyciągnięcia przynęty z podbieraka. Tak się ten szczupak zaplątał, że samego szczupaka było łatwo wyciągnąć, ale już później kotwicę, no to była masakra. Już myślałem, że będę musiał ciąć podbierak, ale w każdym razie walczymy dalej z tą samą przynętą. Ładnie się zaczęło, więc mam nadzieję, że dalej też będzie super. To jest właśnie fajne, że na tą małą przynętę biorą takie duże ryby. Ja jeszcze nie miałem brania takiego poniżej 75 chyba centymetrów na 10 centymetrów, 10-centymetrową przynętę. Słuchajcie, minęła godzina od mojego pierwszego i ostatniego brania dzisiaj. Nic tam się nie działo, więc przeniosłem się jakieś 500 metrów dalej. No i teraz jestem tutaj. Porzucam z pół godziny jeszcze tą samą przynętą i później zmienię na powierzchniową następne pół godziny i będę kończył, jeśli faktycznie nic się nie będzie działo, ale miejmy nadzieję,
że po zmianie miejsca coś się ruszy w końcu. Morning. You alright? No dobra, porzucamy tutaj jeszcze chwilę. Jak coś dużego ma gdzieś siedzieć, to siedzi właśnie tutaj. A propos to właśnie muszę wam powiedzieć, dowiedziałem się kilka dni temu, że ktoś tutaj tydzień temu złowił szczupaka 130 cm właśnie z tego miejsca, więc wszystko na to wskazuje, że mój następny odcinek cały będzie poświęcony tylko i wyłącznie temu miejscu. Posiedzę tutaj parę godzin, będę łowił gumami jakimiś 20 cm, różne kolory i będę próbował schodzić aż do dna. Zobaczę, jak to jest naprawdę głęboko i spróbuję tak jakieś potwora wyciągnąć stąd. Może się akurat uda. Siedzi! Oh. Nie musiałem czekać do następnego odcinka. Zaraz zobaczymy, co to za gagatek. Ale mały chyba nie jest, bo się jeszcze nie wynurzył. Zobaczymy zaraz. Morning. No, śliczny. Oj, kurde. Nie wierzę. So close. No było blisko. Było blisko. Spaprałem robotę. I zrzucam dalej. Tak delikatnie, kurde, wziął, że go nawet nie mogłem mocno zaciąć. Pomyślałem, że jakieś chaszcze wpadła mi przynęta. Siedzi. Aj, co się stało? Co się stało z tym kolbratkiem? O Jezus! Dobra. O, siedzi. Większy niż tamten. Większy niż tamten, ale o ile większy, zaraz zobaczymy. No znowu myślałem, że dno zahaczyłem. Delikatne takie dzisiaj ubrania są straszne. Jakiś sandacz łowił, kurde. A nie szczupali? Nie szczupaki, ale zobaczymy. Mam podbierak wyciągnięty. Coś jeszcze nie chcę pokazać.
No, nie większy. W dziwny sposób zapięty. Nie chciałbym cię, koleżko, stracić. A, skrzela. No, tak powiem, bardzo dziwacznie go zapiąłem, ale najważniejsze, że siedzi w podbieraku i sobie chwilę odpocznie. No to ci nic, koleżko, nie da. Ale wariat. Może będę na chwilę do wody. Taka piękna sztuka udała się dzisiaj złapać. Nie jest największy, myślę, że ma w granicach 75 cm, ale bardzo ładny. Do ostatniego momentu nie chciała się pokazać na powierzchni, także jeszcze robię parę fotek i wypuszczamy. Pierwszym. Po półtorej godzinie zaciąłem następnego, dużego. Myślę, że tak w granicach 90, może trochę ponad nawet 90. No i jak sami widzieliście, przy samym brzegu puścił. Gdzieś tam lekko zaciąłem, ale mówię, on tak delikatnie zabrał. Wziął tą przynętę, także myślałem, że po prostu zaciąłem jakiś konar, coś na dnie. Rzucałem w to samo miejsce, tą samą przynętą, czyli Strike Pro Guppy 120 gram. W to samo miejsce rzuciłem może z 5 razy. Wziął następny, już mniejszy, na 80 cm. Piękna ryba, wypuszczona ryba, co najważniejsze, zdrowa. Nie trzymałem jej długo na zewnątrz. I tyle, i trzeba się z tego cieszyć. Następnym razem wracam tutaj z gumami. Gumami 20 cm, spróbuję połowić szczupaki takie ponadmetrowe, bo mam nadzieję, że tej zimy właśnie takie mi się uda złapać. I mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, a już niedługo pojawią się następne. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!